Siema, jest ekipa. Zaraz opowiem wam wszystko o Raptorze, co w nim było. Jest Kuba. Siema. Do zniesienia, co? O Jezus, nie! Do odpalania. Wczorajszy dzień? No tak, dzisiaj nie pojeździmy i tak, jak bym chciał. Czemu? Bo tata zęby boli. Tata, głupawka! O ja, no ale to ciebie nie boli. Ale tu mnie boli. Na rowerze jeździłem, na kółko wyrwałem i się wywaliłem. Co ty? No. Eee. Patrz, wlepa. Patrz, znalazłem. Jedna wlepa. Moja. To zostaw. Oficjalnie wam powiem, że piszemy nową nutę. A konkretnie kolega z Kruszwicy. Raper. Czyli będzie taki rap bujany, francuski. Powiedziała, że nie chce kłada. Nie. Dzisiaj nie chce kłada? Powiedziała, że to nie jej kład. Bierzcie sobie jak chcecie. Tak? No. Teraz nas trzeba to otworzyć. No, ty, mamy zapakowany cały ten. Kochani widzowie, no to jak się boi otworzyć, żeby mu nie wypadło coś. Halo? Wszystko jest? Chyba jest. Cztery sprzęty. A tak ryzykownie to otworzyłeś, Kuba. Strach to wyciągać. Weszło, weszło, ciekawe czy wyjdzie. To chyba ta kuskwarna dostała tym. I no ty klamką w drzwi. Beta jeszcze godnie w miarę, ale koło ojeny patrz, około od Raptusa tam się bija. Jest już odebrany. No Raptor jest odebrany, ale ta beta tak go przygniotła to koło. Zaraz wam powiem, co było z Raptorem. Dobra. O, straty w plastikach są? Jeszcze nie wiadomo. To się dopiero zobaczy. No u mnie chyba nie. Kubuś, pomożesz? A czym? No, w noszeniu. Nie da się, ale... widzowie, to jest takie ciężkie, a przynajmniej to. Te buciory, nie? Ale się nabygasz. Pal gumę! No! Teraz nie obsypiesz obiektywu! Także to nie tylko jazda, tylko ciężka robota, nie? Czasem, nie? Nie, czasem prawie... to wielka, zawsze. Zawsze, nie czasem, zawsze. Chcesz jeździć, to się namęcz. Zawsze co tydzień. Zawsze co tydzień. Tydzień w tydzień ciągle. Tydzień w tydzień ciągle. Te buty to i znoszę, i wnoszę. I wszystko, znoszę, nie? I wnoszę. I moje, i taty, nie? Wszystko. Wszystko. I potem jeszcze tu kask, tu tak jak mam. No. I muszę iść. See you. O, teraz... Do przodu. I teraz do przodu. Udało się. Wszystko całe? Trochę obąkę się, ale to odkształci się. Idziemy, drodzy widzowie. Zobacz, jak twoja jest upchana. O, to silnik tu dostał, patrz. Co dostało? No, to jest rura wydechowa. No to rura, silnik. Silnik. Mm. Ale trzeba będzie jej umyć, ty. No. No nie są za ciekawe. Umyć to. No. A co dopiero smarowałem łańcuch. Jezu, uważaj na Raptorka. Tam Raptorek. Czekaj, tu. Ja bym bardziej. Zaraz się coś nowe wyje. Tam po Raptorek. Plastika troszkę dostał. Chcę guma. Gumę zawsze można wstawić. Jest kuskwarna. Jest kuska. Zobacz. Tak powinieneś jeździć na jednym kole. Ty tak nie jeździsz. No. Jak to nie? No tak jeżdżę. Właśnie patrz, dziadek. Ja tak na rowerze się przechyliłem i tak na dno, wiesz, do tyłu poleciałem. Czekaj, muszę przestawić. Nie wbijasz? Jak nie wbiłem? Nie wbiłeś. No ja wbiłem, dziadek. Wbiłeś. Wbiłem, ja... Dziadek, ja ją pchałem. Aha, no tak. To samo się wbiło. Samo się wbiło, dobra. No ja ją pchałem, żeby ustawić, a ty mi jeszcze ty mówisz, że ja. No mój sprzęt... A mogę wyjechać Raptorem?
Mój sprzęt to ma na kogo mówić, nie? Wszyscy. Mój sprzęt to na mnie, nie? Tak. Nie, chyba betę trzeba wystawić. Bo pociągnę ją chyba, nie? Tamto, nie wiem. To czy nie? Czy jak pociąg pojadę? Nie. O Jezus, nie! To odpalanie. Czekaj, kamera ci dostała! Z kamerą wszystko luz. No. Głupawka tu się już odpaliła. Już jest głupawka. I ona tu gleba będzie, ja to już widzę. Thank you.
opowiem wam, co było z Raptorem. Jaka przyczyna? Ta część, ta strona silnika. Tutaj z tej strony mamy sprzęgło i jest wał napędowy. Wał napędowy ma 3 zębatki, czyli tak, jedna zębatka jest od całego napędu, druga od pompy wody, trzecia od kosza sprzęgłowego. I środkowa zębatka od pompy wody, to wszystko jest na klinie. Jeden klin tam jest, nie? I w tym miejscu, gdzie trzecia zębatka przychodziła, po prostu klin tam puścił. I zębatka luźno chodziła. I dlatego było to walenie. Ale to ciekawe, nie? Bo tu było, popuściło, a tu się przynosił dźwięk, nie? Tam się przynosił dźwięk, a ja go słyszałem z tej strony. No, jak wsiadłem wtedy, nie? I zaczął mi dzwonić, to ja go słyszałem właśnie z tej strony, spod. Gdzieś spod silnika, nie? Potem gdzieś tak jakoś tam, nie? Przenosił, jakby. No, przenosił, ale powiedział, że dobrze, że nie jeździłem i go dałem, bo to był ostatni dzwonek. A potem to już by było bardzo kosztowne. Także mam teraz to wszystko poprawione. Śruba tam jest taka potężna na 36 klucz. Trzeba ją dokręcić na 3 razy mocniej niż koło w samochodzie. I na klej jeszcze jest to zrobione. Także silnik został cały sprawdzony przez Bogusza. Wszystko jest wszystko perfekcyjnie. Nawet doszedł do filtra powietrza. Sprawdził mi ten filtr powietrza. Powiedział, że ten filtr mam używać. Ten stożkowy. No. Nie mam go wymieniać na żaden inny. To jest najlepszy filtr, jaki może być do tego Raptora. A jak go myjemy, to w nafcie pędzelkiem. Potem musimy wydmuchać powietrze. A potem nasączyć go normalnie olejem do nasączenia filtrów gumkowych. Czaisz? No. I mówi, mam wieczny. I nic się tu nie dzieje. On sprawdzał całą komorę wewnętrzną, dojście tego wlotu powietrza i tam wszystko miałem czyste. Wiadomo, sadza, no to będzie się osadzała, nie? Ale no. To będzie żył. Będzie żył i się ma bardzo dobrze.